W tej chwili opolscy policjanci prowadzą działania na terenie 6 powiatów naszego województwa. Są to działania, które mają na celu eliminowanie z ruchu, wykluczenie z ruchu tych kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę swojego auta, będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze służby pełnią na głównych ulicach miast, a także w okolicach lokali rozrywkowych. Policjantów ruchu drogowego przy tej akcji wspierają również funkcjonariusze prewencji. Od godziny 19:30 na terenie Opola do północy, czyli do teraz, funkcjonariusze skontrolowali blisko 2000 kierujących. 4 z nich niestety było pod wpływem alkoholu. Rekordzista miał blisko 3 promile. Jedna z tych osób, które ujawnione były, oprócz tego, że była pod wpływem alkoholu, nie posiadała przy sobie prawa jazdy.